Witajcie na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj zajmiemy się wojną polsko-bolszewicką. Dzisiejsze spotkanie podzielimy sobie na kilka części. Najpierw przyjrzymy się działaniom wojennym w 1911 roku. Następnie zastanowimy się, dlaczego doszło do wyprawy kijowskiej i jakie ona miała konsekwencje. Potem przyjrzymy się ofensywie wojsk Tuchaczewskiego, a następnie pochylimy się nad Bitwą Warszawską i polskim zwycięstwem w wojnie polsko-bolszewickiej. A na koniec omówię postanowienia traktatu ryskiego i znaczenie wojny polsko-bolszewickiej. Kiedy jesienią 1918 roku rodzi się wolna Polska, na wschodzie stacjonują ciągle wojska niemieckie. I teraz wojska niemieckie wycofują się z tych ziem, armia polska idzie na wschód, a wojska bolszewickie idą na zachód. I do pierwszego starcia doszło 14 lutego 1919 roku pod Berezą Kartuską na Polesiu. Te pierwsze strzały rozpoczęły wojnę polsko-bolszewicką, której nikt formalnie nie wypowiedział. Wojna wybuchła jak gdyby spontanicznie, kiedy spotkały się wojska polskie i bolszewickie. Bolszewicy zajęci wówczas wojną domową, problemami wewnętrznymi, nie przykładali wielkiej wagi do frontu polskiego. W związku z tym w tej pierwszej fazie wojny wojska polskie dość szybko wyparły wojska bolszewickie na wschód. Już 7 marca polscy żołnierze byli w Pińsku, 19 kwietnia zdobyliśmy Wilno, a 8 sierpnia pod polskie panowanie przeszedł Mińsk. Wojska polskie wyparły więc wojska bolszewickie daleko na wschód, dalej niż późniejsza granica polsko-bolszewicka, i to następuje kilkumiesięczne nieformalne zawieszenie broni. Druga połowa 1911 roku to okres, kiedy biali są bliscy zwycięstwa. To okres, kiedy Antoni Denikin zmierza ze swoimi żołnierzami ku Moskwie. Piłsudski podejmuje rozmowy z białymi, ale bardzo szybko się okazuje, że biali generałowie, w tym Denikin, to są po prostu rosyjscy szowiniści, nacjonaliści. Jeżeli godzą się na Polskę niepodległą, to tylko w granicach dawnego Królestwa Polskiego. Jak pisze Marian Kukiel, Denikin żądał, by ziemie za Bugiem przez Polaków zajęte były administrowane przez nich w imieniu Rosji pod rosyjskimi godłami państwowymi. Piłsudski miał zatem w Wilnie przywracać orła dwugłowego i mianować gubernatora w imieniu przyszłej Rosji. W tych warunkach, wbrew naleganiom mocarstw, Polska nie podjęła w październiku ani w listopadzie większych działań zaczepnych. Denikin nie tylko nie godził się, aby Polska przesunęła swoje granice na wschód w stosunku do dawnych granic Królestwa Polskiego. Denikin również nie chciał zaakceptować istnienia niepodległej Ukrainy. Wojska Denikina walczyły nie tylko z bolszewikami, walczyły również z Ukraińcami. W tej sytuacji Piłsudski doszedł do wniosku, że mając do wyboru białych nacjonalistów, mających poparcie mocarstw zachodnich, i czerwonych internacjonalistów izolowanych w Europie, mniejszym zagrożeniem dla Polski są ci drudzy. I zawiadomił bolszewików, że nie będzie podejmował przeciwko nim działań zaczepnych. Nie podpisano formalnego rozejmu, ale to zapewnienie Piłsudskiego pozwoliło bolszewikom przerzucić część oddziałów z frontu polskiego na front działań przeciwko białym. Denikin przegrał. I teraz bardzo wiele osób zarzuca Piłsudskiemu, że to była błędna decyzja, że Piłsudski w ten sposób doprowadził do tego, że komunizm zatriumfował, ze wszystkimi jego konsekwencjami, takimi jak chociażby mord katyński. Takie spojrzenie na tą sprawę jest jednak błędne przynajmniej z 3 powodów. Powód pierwszy. Nie możemy wymagać od ludzi, aby podejmowali decyzje na podstawie wiedzy, którą my mamy, patrząc na to z perspektywy kilkudziesięciu lat. To tak jak zarzuty do Zygmunta Starego, że zgodził się na traktat krakowski, bo później Prusy wzięły udział w rozbiorze Polski. Ale skąd miał o tym wiedzieć w 1525 roku Zygmunt Stary? Gdyby nie popełnione błędy, nigdy nie powstałoby Królestwo Pruskie. Gdyby nie popełnione błędy, nie byłoby rozbiorów. Podobnie jest tutaj. Piłsudski oceniał na podstawie tego, co widział wokół siebie. Nie miał daru prorockiego, nie mógł przewidzieć Jak zbrodniczym systemem będzie komunizm, zwłaszcza w wydaniu stalinowskim. Po drugie, biali przegrali nie dlatego, że ich nie poparł Piłsudski. Biali przegrali dlatego, że brakowało im polityka na miarę Lenina. Biali byli generałami, potrafili wygrywać bitwy, ale nie potrafili pozyskać do współpracy chłopów. Rosyjscy chłopi nie lubili bolszewików. Rosyjscy chłopi później bardzo często z bronią w ręku wystąpią przeciwko bolszewikom. Ale rosyjscy chłopi nie chcieli powrotu stosunków z czasów caratu. W związku z tym byli obojętni do walki toczonej przez białych. Biali nie potrafili pozyskać nie tylko Polaków, ale innych narodów byłego Imperium Rosyjskiego. Ukraińców, Ormian, Gruzinów. To jest prawdziwa przyczyna ich klęski. I trzecia rzecz. Przyjmuje się, że biała Rosja byłaby lepsza od czerwonej Rosji. Ale czy na pewno są podstawy, żeby tak twierdzić? Jeżeli popatrzymy dzisiaj na to, co wyczyniają siepacze Putina na Ukrainie, czy to naprawdę się bardzo różni od tego, jak zachowali się żołnierze Armii Związku Radzieckiego, chociażby w Afganistanie? Skąd pewność, że biała Rosja nie weszłaby w sojusz z Hitlerem w 1939 roku? Skąd pewność, że armia Białej Rosji nie dokonywałaby również zbrodni na ziemiach polskich? Tego nie wiemy i się nigdy nie dowiemy. Tak więc Piłsudski wstrzymuje działania wojenne przeciwko bolszewikom, biali ponoszą klęskę, Brytyjczycy proponują tak zwaną linię Kerzona, czyli linię graniczną na wschodzie Polski zbliżoną do tej, którą Polska ma od czasów zakończenia II wojny światowej. I Piłsudski próbuje zrealizować swoją koncepcję federacyjną. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości były dwie koncepcje, jaka ma być przyszła Polska. Te dwie koncepcje pojawiły się zresztą jeszcze wiele lat wcześniej, bo możemy koncepcję federacyjną znaleźć już w programie paryskim PPS-u z 1892 roku. Piłsudski chciał odbudowy Polski w granicach przedrozbiorowych, ale jako federacji. Polaków, Litwinów, Białorusinów, Ukraińców. Piłsudski chciał sojuszu narodów żyjących między Niemcami a Rosją, aby wspólnie przeciwstawić się potencjalnym zagrożeniom dla niepodległego bytu Europy Środkowo-Wschodniej. Roman Dmowski uważał, że koncepcja Piłsudskiego to jakiś idealizm, że Polska musi być państwem narodowym, że Polska, aby mogła być sprawnym państwem, nie może mieć więcej mniejszości niż 33%. Czyli przesuwając polskie granice na wschód, trzeba patrzeć, aby nie włączyć zbyt wiele obszarów, gdzie ludność polska jest w mniejszości. I teraz na początku 1920 roku Piłsudski próbuje stworzyć szeroki front narodów zamieszkujących w tej części Europy przeciwko bolszewikom. W Helsinkach od 15 do 22 stycznia 1920 roku spotkały się delegacje rządowe Polski, Finlandii, Estonii, Łotwy i Litwy. Ale nie udało się tutaj stworzyć jednolitego frontu przeciwko Czerwonej Rosji. Przeszkodą okazało się stanowisko delegacji litewskiej, twierdzącej, że dla Litwy zagrożeniem jest nie tylko Rosja, ale także Niemcy i Polska. Nie udało się przekonać Litwinów. Nie znalazł też Piłsudski chętnych do współpracy wśród elit białoruskich. Dlatego zrezygnował z koncepcji utworzenia państwa białoruskiego, poprzestając na formowaniu białoruskich oddziałów dowodzonych przez generała Stanisława Bułak-Bałachowicza. Próbuje również do współpracy pozyskać Rosjan. W tym celu między innymi spotyka się z Borysem Sawinkowym, przedstawicielem eserów. Jednak nie daje to jakichś konkretnych rezultatów. Zawiodła również Rumunia, na której współdziałanie Piłsudski liczył, która wyraziła zgodę na zawarcie pokoju z Rosją bolszewicką, po jej zgodzie na inkorporację Besarabii. Negatywnie do planów Piłsudskiego odniosła się również Czechosłowacja. W tej sytuacji Piłsudski postanowił sam podjąć próbę realizacji swojej koncepcji, pozyskując do współpracy Semena Petlurę. Przywódca Ukraińskiej Republiki Ludowej, pokonany przez wojska bolszewickie, znajdował się w Polsce. Niewielki obszar Ukrainy znajdował się w rękach jego zwolenników. Był więc w pewnym sensie przez władcy przymusowy. Współdziałanie z Polską, współdziałanie z Piłsudskim było jedyną szansą, aby mógł powrócić do władzy na Ukrainie. 21 kwietnia 1920 roku w Warszawie podpisano umowę polsko-ukraińską. Polska uznała niepodległość Ukrainy, a Ukraina zgodziła się, aby granica polsko-ukraińska biegła wzdłuż rzeki Zbrucz. Czyli Ukraińcy zgodzili się, aby granica wschodnia i część Wołynia należała do Polski. Do umowy była dołączona tajna klauzula wojskowa przewidująca atak wojsk polskich na Kijów i przekazanie władzy w Kijowie Petlurze. Umowa zawarta przez Petlurę podzieliła Ukraińców. Nie podobała się większości Ukraińców zamieszkałych w Galicji, ale została też odrzucona przez emigracyjny rząd Petruszewicza w Wiedniu oraz wielu innych ukraińskich polityków, którzy uważali, że warunki Petlury są nie do przyjęcia i którzy obawiali się, że jak wojska polskie wkroczą na Ukrainę, to szybko jej nie opuszczą. 25 kwietnia ruszyła polska ofensywa wspierana przez dywizje ukraińskie. Bolszewicy nie stawiali właściwie jakiegoś większego oporu, także bez większego trudu oddziały polskie dotarły do Kijowa i zajęły Kijów 7 maja. Petlura skierował odezwę do mieszkańców Ukrainy. Możemy w niej przeczytać. Rzeczpospolita Polska weszła na drogę udzielenia realnej pomocy Ukraińskiej Republice Ludowej w jej walce z moskiewskimi bolszewikami okupantami, dając możliwość formowania oddziałów armii. I armia ta idzie teraz walczyć z wrogami Ukrainy. Pomiędzy rządami Republiki Ukraińskiej, Republiki Polskiej nastąpiło zgodne porozumienie, na którego podstawie wojska polskie wkroczyły wraz z ukraińskimi na teren Ukrainy jako sojusznicy przeciw wspólnemu wrogowi, a po skończonej walce z bolszewikami wojska polskie wrócą do swojej ojczyzny. Wspólną walką zaprzyjaźnionych armii ukraińskiej i polskiej naprawimy błędy przeszłości, a krew wspólnie przelana w bojach przeciw odwiecznemu wrogowi Moskwie, który niegdyś zgubił Polskę i zaprzepaścił Ukrainę, uświęci nowy okres wzajemnej przyjaźni ukraińskiego i polskiego narodu. Udało się zająć Kijów, władzę w Kijowie przejmuje Petlura, ale okazuje się, że poparcie dla niego jest niewielkie. Większość Ukraińców jest zmęczona tą ciągle niestabilną sytuacją polityczną. Większość Ukraińców stoi z boku i przygląda się temu, co się dzieje. Nadzieje, jakie miał Piłsudski, że po zajęciu Kijowa Petlura szybko stworzy wielką, silną armię ukraińską, okazały się nadziejami płonnymi. Powstały oddziały ukraińskie, które biły się u boku armii polskiej, ale to było dużo poniżej oczekiwań. To było dużo poniżej możliwości narodu ukraińskiego. Bolszewicy wkrótce przychodzą do zajęć zaczepnych. Ściągnięta pospiesznie z Kaukazu, armia konna Siemona Budionnego 5 czerwca przerwała linie polskie. Kolejne próby zatrzymania bolszewickich kawalerzystów zakończyły się niepowodzeniem. 4 lipca na północy ruszyła wielka ofensywa 4 armii i korpusu konnego pod dowództwem Tuchaczewskiego. W rozkazie, który wystosował Tuchaczewski, możemy przeczytać: na zachodzie rozstrzygają się losy powszechnej rewolucji. Po trupie Polski wiedzie droga do światowego pożaru. Na Wilno, Mińsk, Warszawę marsz. Już drugi dzień ofensywy przyniósł bolszewikom przełamanie polskiego lewego skrzydła i ogólny odwrót na froncie. Zaczyna się najbardziej dramatyczny fragment wojny polsko-bolszewickiej. Wojska polskie cofają się. Sytuacja jest coraz bardziej dramatyczna. Polacy proszą państwa zachodnie o pomoc. Na konferencję w SPA udaje się premier Władysław Grabski. I tutaj państwa zachodnie postawiły bardzo twarde warunki. Oto Grabski musiał się zgodzić na zawarcie rozejmu na linii Kersona, na rezygnację z Lwowa i Wilna i na to, żeby decyzję o przyszłości tych miast i tych ziem podjęła Rada Najwyższa, oraz zrezygnować z plebiscytu, który miał się odbyć na Spiszu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim i wyrazić zgodę, aby to państwa zachodnie zadecydowało o kształcie granicy polsko-czechosłowackiej. W zamian za te wszystkie ustępstwa Państwa zachodnie obiecały pomoc w negocjacjach z bolszewikami, a w razie klęski tych negocjacji pomoc wojskową. Ponieważ bolszewicy odrzucili jakąkolwiek mediację i pośrednictwo, Grabski oświadczył, że deklaracje, które złożył w SPA, są nieaktualne. I rzeczywiście, to sama Polska zadecydowała o kształcie swojej granicy wschodniej. Natomiast plebiscyty na Spiszu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim się nie odbyły. Będę o tym mówił na jednej z kolejnych lekcji historii. Historyk Wojciech Roszkowski warunki podyktowane Polakom SPA tłumaczył tym, że premier brytyjski Lord George chciał zawrzeć korzystny układ handlowy z bolszewikami. Taki bolszewicy mu oferowali. I w związku z tym zależało na tym, aby wojna polsko-bolszewicka jak najszybciej się zakończyła. Dlaczego Rosjanie odrzucili ofertę mediacji czy pośrednictwa państw zachodnich? Lenin powiedział krótko, cytuję: za pomocą szachrajstwa obietnic chcą nam wydrzeć z rąk zwycięstwo. Polacy nawiązują, czy próbują nawiązać rozmowy z bolszewikami na temat pokoju, bowiem bolszewicy przewlekają nawet tak prostą kwestię jak przekroczenie linii frontu przez polską delegację. Do Polski przybywa misja wojskowa z Francji z generałem Maksimem Weygandem na czele. Do Polski zaczynają też napływać transporty broni i amunicji z Francji i Wielkiej Brytanii. Ale docierają z problemami, bowiem bolszewicy uruchomili swoją agenturę. Bowiem bolszewicy nawołują, aby nie obsługiwać statków z bronią dla Polski. Z pomocą pospieszyli też Węgrzy, którzy transporty amunicji wysłali przez Rumunię do Polski. Byli również gotowi wysłać na pomoc Polsce korpus kawalerii, ale nie uzyskali zgody na jego przemarsz. Odpowiedzią na narastające zagrożenie bolszewickie jest formowanie armii ochotniczej, jest masowy napływ ochotników do tworzących się jednostek wojskowych. Na czele armii ochotniczej stanął generał Józef Haller. Świadek tych wydarzeń i pisarz Zdzisław Kleszczyński w książce Czerwony Teatr pisał: były chwile bardzo osobliwe. Zapisał mi się w pamięci pewien starozakonny obywatel, który chciał koniecznie do kawalerii. Pokraczny, niski, z zapadniętą piersią. Niesamowicie owłosiony, starszawy jakiś człeczyna, może krawiec, może kamasznik. Na ochotnika? I zamyśliłem się mimowoli nad dziwnym fenomenem, któremu jest na imię Polska. Pomyślałem, że tysiące głupców wyłażą ze skór, żeby ten kraj wszystkim doszczętnie obrzydzić, ohydzić. Tysiące idiotów wyjmują zeń drobne śrubki i mutry, flansze i pakunki. Demontują, rozbierają, rozkładają. Inni znowu kradną fundamenty, cegła po cegle. Szarpie się, trwa i intryguje. A przecież znajdują się jeszcze czasem tacy biedacy z nalewkowskiego getta, którzy chcą za wszelką cenę iść do polskiej kawalerii. Formułuje się armia ochotnicza. Powstaje również nowy polski rząd. 24 lipca rząd Grabskiego podaje się do dymisji. Powstaje nowy rząd na czele z Wincentym Witosem. To, że chłop stanął na czele rządu, nie jest przypadkiem. To pewien symbol. To pokazanie, że II Rzeczpospolita jest państwem wszystkich obywateli. Jest również ojczyzną chłopów. I to właśnie chłop staje na czele rządu w tej tragicznej sytuacji. A jego zastępcą, wicepremierem, jest nie kto inny jak Ignacy Daszyński, przywódca polskich socjalistów. Człowiek od wielu lat walczący o prawa robotników. 30 lipca rząd Witosa wydaje odezwę do chłopów. Możemy w niej przeczytać: od was, bracia Włościanie, zależy, czy Polska będzie wolnym państwem ludowym, w którym lud będzie rządził i żył szczęśliwie? Czy też stanie się niewolnikiem Moskwy? Czy będzie się rozwijać wolności i dobrobycie? Czy też będzie zmuszona pod batem władców Rosji pracować dla najeźdźców i żywić ich swoją krwią i znojem? 5 sierpnia rząd Witosa wystosował odezwę do narodu. Możemy tam przeczytać: pod płaszczykiem rewolucji socjalnej wróg morduje socjalistów polskich, gotowych do pokoju demokratycznego. Pod maską robotniczych i komunistycznych haseł idą generałowie carscy na Polskę, aby ją przede wszystkim obrabować i złupić, a potem wydać na pastwę rządów mniejszości znikomej opartej o rosyjskie bagnety. Czerwona Armia chce zrobić z Polski pustynię, podobną do Rosji dzisiejszej. 1 lipca powstała również Rada Obrony Państwa, w skład której weszli naczelnik państwa i przewodniczący Rady Józef Piłsudski. Jego zastępcą był najpierw premier Władysław Grabski, potem Wincenty Witos. W skład Rady wszedł również marszałek Sejmu Wojciech Trąbczyński oraz przedstawiciele głównych klubów poselskich. W Radzie Obrony Państwa byli też reprezentowani przedstawiciele rządu. I właśnie Rada Obrony Państwa 6 sierpnia ogłosiła odezwę do ludów świata, w której zawiadamiała, że Rosja bolszewicka nie chce pokoju i zamierza zagarnąć Polskę. Rosjanie markują chęć rozmów pokojowych, bo tak naprawdę ich celem była sowietyzacja Polski. Już 8 lipca po odwołczyskach powstaje, a następnie przeniósł się do Tarnopola, Galicyjski Komitet Rewolucyjny jako rząd tymczasowy przyszłej Galicyjskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. 1 sierpnia do Białego Stoku przybył Julian Marchlewski, wiodąc ze sobą manifest Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polskiego, podpisany przez członków komitetu Feliksa Dzierżyńskiego, Feliksa Kona, Edwarda Pruchnika, Józefa Unszlichta. Manifest ten, antydatowany na 30 lipca, zapowiadał utworzenie Polskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej, obalenie rządów szlachecko-burżuazyjnych, nacjonalizację fabryk, ustanowienie komitetów fabrycznych i folwarcznych oraz nietykalność ziemi chłopskiej. W powodzi szumnych haseł tłumaczono, że Armia Czerwona wkroczyła do Polski nie po to, by ją zawojować, lecz by przywrócić jej prawdziwą niepodległość na terenach zajętych przez bolszewików. 16 sierpnia zaczęły działać trybunały rewolucyjne, szerzące terror w stosunku do ludności polskiej. Ich wyroki, najczęściej to był wyrok śmierci, były wykonywane natychmiast. Historyk Wojciech Roszkowski tak tą sytuację skomentował. Polską Socjalistyczną Republikę Radziecką czekałby zapewne los narodów zamieszkujących nowe Czerwone Imperium Rosyjskie, ubezwłasnowolnionych i pozbawionych tożsamości. Bolszewicy idą dość szybko na zachód. Polacy przygotowują kontrofensywę. Pierwotnie planowano wydać walną bitwę Rosjanom w okolicach Brześcia. To się nie udało na skutek szybkich postępów armii bolszewickiej. Podjęto więc decyzję, aby decydujący bój wydać pod Warszawą. Józef Piłsudski 12 sierpnia wyjeżdża do Puław, aby osobiście kierować ofensywą z Nadwieprza. Tam gromadzą się polskie oddziały, które mają przeprowadzić ofensywę. Dowództwo nad polskimi oddziałami w Warszawie przejął faktycznie generał Tadeusz Rozwadowski, szef sztabu generalnego 22 lipca. Pomagał mu francuski generał Weygand. Ta decyzja Piłsudskiego budziła później emocje, spory. Wielu mówiło, to Rozwadowski wygrał bitwę pod Warszawą. Piłsudski uciekł, stchórzył, bał się. Nie wiemy tak do końca, nie dowiemy się, jakie były motywy decyzji, jaką podjął Piłsudski. Ale wiemy, że bitwa warszawska zakończyła się zwycięstwem. Zwycięstwo ma wielu ojców. Porażka jest sierotą. Gdybyśmy przegrali, całe odium spadłoby na Piłsudskiego. Piłsudski przygotowuje ofensywę z Nadwieprza, Rozwadowski przygotowuje Warszawę do obrony. Plan Polski jest następujący. Uwikłać wojska bolszewickie w walki na przedpolach Warszawy i uderzyć na ich tyły z Nadwieprza, rozbić wojska bolszewickie, odnieść zwycięstwo. Były dwa zagrożenia, aby ten plan się powiódł. Zagrożenie pierwsze, że bolszewicy zajmą Warszawę, zanim będzie gotowa kontrofensywa i będzie mogła wyruszyć z Nadwieprza. Zagrożenie drugie, że wojska bolszewickie uderzą na zgromadzone nad Wieprzem polskie oddziały i uniemożliwią kontrofensywę. Polacy mieli wówczas szczęście, bowiem bolszewicy popełnili dwa kardynalne błędy. Błąd pierwszy polegał na tym, że nie uderzyli większością swoich oddziałów na Warszawę, ale próbowali ją obejść od północy. Bolszewikom śpieszyło się na zachód. Chcieli jak najszybciej dostać się do granicy z Niemcami. Chcieli jak najszybciej odciąć Polskę od połączenia z Gdańskiem. Uważali, że Polacy nie są już zdolni do działań zaczepnych. Dlatego tak bardzo rozciągnęli front. Dlatego wojska skierowane na Warszawę były mniej liczne. Łatwiej tym samym było je zatrzymać. Po drugie, Budionny, którego komisarzem był Józef Stalin, zamiast iść na Lubelszczyznę, spragniony sukcesu, skierował się na Lwów w przekonaniu, że zdobycie tego miasta otoczy go sławą i odetnie zaopatrzenie wojskowe, które przybywało do Polski z Rumunii. Tak więc Budionny kieruje się na Lwów, nie atakując polskich oddziałów, które gromadzą się nad rzeką Wieprz. Toczą się zacięte walki na przedpolach Warszawy. Do legendy przeszła śmierć kapelana Ignacego Skorupki, który 14 sierpnia, widząc cofających się w panice młodych ochotników, w większości harcerzy, niektórzy mieli zaledwie po 16 lat, stanął na ich drodze, wzniósł krzyż do góry i poderwał ich do natarcia. Jeden z oficerów wspominał: szedł wyprostowany, a usta jego poruszały się lekko. Prawdopodobnie odmawiał modlitwę, błagając królową Polski o zwycięstwo. Za nami z okrzykiem hurra biegła kompania. Zdawało się, że ksiądz Skorupka potknął się o bruzdem i upadł na ziemię. W opublikowanym 2 dni później komunikacie sztabu generalnego napisano: ze szczególnym uznaniem należy podkreślić bohaterską śmierć księdza kapelana Ignacego Skorupki z 8 Dywizji Piechoty, który w Stule z krzyżem w ręku przodował atakującym oddziałom. Pośmiertnie bohaterski kapłan został awansowany do stopnia majora i oznaczony krzyżem Virtuti Militari 5. klasy. Generał Weygand wspominał, że 15 sierpnia nigdy nie widział ludzi tak modlących się jak w Warszawie, a zarazem widział Warszawę pogodną i pełną otuchy. Tłumy na ulicach, tłumy idące w kierunku huku działu, w stronę Rembertowa. 16 sierpnia ruszyła zwycięska ofensywa wojsk Piłsudskiego z nad rzeki Wieprz. Generał Weygand wspominał: w ciągu 3 dni, które marszałek Piłsudski spędził wśród wojsk 4. Armii, zelektryzował je, przelał z własnej duszy w duszę walczących ufność i wolę pokonania wszelkich przeszkód. Nikt poza nim nie mógł tego dokonać. Pod żadnym innym dowódcą wojska polskie nie dokonałoby z tym uniesieniem zażartym tej ofensywy, która miała doprowadzić je w ciągu kilku dni aż do niemieckiej granicy, przedzierając z boku i rozwalając siły 4 armii sowieckich, które dopiero co miały się za zwycięzców. 17 sierpnia po południu doszło do spotkania się w Mińsku Mazowieckich 2 natarć. Jedno wyszło z przedmościa warszawskiego. Prowadził je generał Józef Haller. Od południa dotarli do Mińska Wielkopolanie z armii Sikierskiego. Wielki wkład w zwycięstwo miała również walcząca na północy armia generała Władysława Sikorskiego, która zadała przeciwnikowi największe straty. Generał Weygand tak pisał o niej: Sikorski mógł wypełnić swoje zdanie tylko atakując, i to armią improwizowaną, tworzoną w ostatniej chwili wojskami zmęczonymi, przeciwnika świeżego, licznego i mającego zwartość właściwą siłą dawno zorganizowanym. Mało generałów byłoby zdolnych do prowadzenia podobnej akcji z taką zimną krwią, taką bystrością spojrzenia, z takim duchem zaczepnym. Ten hołd jestem mu dłużny. Straty polskie w bitwie warszawskiej to około 4,5 tysiąca zabitych, 22 tysiące rannych, 10 tysięcy zaginionych. Nie znamy dokładnych danych o stratach wojsk bolszewickich. Szacuje się, że około 25 tysięcy bolszewików poległo lub było rannych. Ponad 60 tysięcy dostało się do niewoli, a 45 tysięcy odciętych przez wojska polskie przekroczyło granicę z Niemcami. Dyplomata brytyjski i świadek opisywanych wydarzeń oceniał: współczesna historia cywilizacji zna mało wydarzeń posiadających znaczenie większe od bitwy pod Warszawą w roku 1920. Nie zna zaś ani jednego, które by było mniej docenione. Gdyby bitwa pod Warszawą zakończyła się była zwycięstwem bolszewików, nastąpiłby punkt zwrotny w dziejach Europy. Nie ulega bowiem najmniejszej wątpliwości, iż z upadkiem Warszawy środkowa Europa stanęłaby otworem dla propagandy komunistycznej i dla sowieckiej inwazji. Ale bitwa warszawska nie rozstrzygnęła jeszcze o losach wojny. Mimo polskiej kontrofensywy Budionny idzie na Lwów. I tutaj 17 sierpnia pod Zadwórzem na jego drodze staje 318 ochotników. Głównie jest to lwowska młodzież akademicka. Tych 318 bohaterów zatrzymuje na wiele godzin marsz armii Budionnego. Wszyscy obrońcy zginęli. Walki pod Zadwórzem nazwano później polskimi Termopilami. To właśnie szczątki nieznanego żołnierza spod Zadwórza zostały w 1925 roku uroczyście złożone w Warszawie pod kolumnadą Pałacu Saskiego, gdzie wzniesiono grób nieznanego żołnierza. Budionny rezygnuje z planów zdobycia Lwowa, idzie na Zamość. Tu znowu wikła się w długotrwałe walki. Mimo wielkiej przewagi liczebnej nie jest w stanie przełamać polskiej obrony Zamościa i ponosi ostateczną klęskę pod Komarowem 31 sierpnia. Jak niektórzy mówią, była to ostatnia w historii świata wielka bitwa kawaleryjska. Mimo wielkiej przewagi wojsk bolszewickich, 6000 żołnierzy przeciwko 1500 żołnierzy, armia Budionnego poniosła klęskę. Została zmuszona do odwrotu. Straty szacuje się po stronie Budionnego na 4000 żołnierzy. Straty polskie to 300 zabitych i rannych. Polacy idą na wschód. Tuchaczewski próbuje zatrzymać polskie oddziały nad rzeką Niemen. I dochodzi do bardzo ważnej bitwy, chociaż całkowicie nieistniejącej w polskiej świadomości historycznej. Bitwy nad Niemnem. To właśnie zwycięstwo w bitwie nad Niemnem zadecydowało o zwycięstwie w wojnie polsko-bolszewickiej. Decydującą rolę w odniesionym zwycięstwie odegrała druga armia dowodzona przez generała Edwarda Ryza-Śmigłego, która oskrzydliła wojska bolszewickie, uchwyciła przeprawy nad Niemnem w Druskiennikach i kontynuowała marsz na Lidę, najważniejszy węzeł komunikacyjny na zapleczu wojsk bolszewickich. W bitwie uczestniczyły także trzecia i czwarta armia polska, toczące zacięte walki pod Grodnem i Wołkowyskiem. Przesilenie nastąpiło w nocy 25 na 26 września po ponownym zajęciu przez polskie oddziały tych miast. Zajęcie Lidy przez grupę podpułkownika Adama Nieniewskiego odcinało wojska bolszewickie i decydowało o ostatecznym polskim zwycięstwie. Rozbite ponownie wojska bolszewickie cofają się na wschód, wojska polskie idą za nimi. 12 października podpisano preliminaria pokojowe, a 7 dni później ustały działania wojenne. Rozpoczęły się rozmowy pokojowe, które toczyły się ostatecznie w stolicy Łotwy, Rydze. I tutaj w składzie polskiej delegacji dominowali posłowie, a wśród nich prym wiódł Stanisław Grabski, który zrezygnował z przyłączenia do Polski Mińska i ziemi mińskiej, obawiając się, że włączenie tak dużych obszarów, gdzie dominuje ludność białoruska, umożliwi Piłsudskiemu realizację planów federacyjnych. A Stanisław Grabski był zwolennikiem koncepcji inkorporacyjnej. I tak oto polska delegacja zrezygnowała z obszaru o powierzchni 120 000 km². Negocjacje trwały długo nie dlatego, że spierano się o granice, bo tutaj, tak jak już mówiłem, Polacy wzięli mniej niż byli gotowi dać Rosjanie. Negocjacje dotyczyły kwestii związanych z roszczeniami materialnymi, jakie wysuwała strona polska w stosunku do strony rosyjskiej. Ostatecznie po 5 miesiącach rokowań, 18 marca 1921 roku, podpisano traktat pokojowy. Na mocy traktatu ustalono linię graniczną między Polską a Rosją wzdłuż linii Dzisna, Dokrzyce, Słucz, Korzec, Ostróg, Zbrucz. Polska zrzekła się roszczeń do ziem leżących na wschód od tej linii. Bolszewicy z kolei zrzekli się roszczeń do ziem leżących na zachód od tej linii. W traktacie ryskim obie strony zagwarantowały sobie wzajemnie wszystkie prawa w zakresie kultury, języka i religii dla mniejszości narodowych. Polskiej po wschodniej stronie granicy oraz rosyjskiej i ukraińskiej po zachodniej. Zapowiedziano ogłoszenie amnestii dla przestępców politycznych, będących obywatelami drugiej strony. Rosja i Ukraina sowiecka zobowiązały się zwrócić Polsce wszystkie trofea, zbiory muzealne, archiwalia i biblioteki, wiezione z ziem Rzeczpospolitej po pierwszym rozbiorze Polski. Polska miała też otrzymać z tytułu udziału w życiu gospodarczym Imperium Rosyjskiego 30 000 000 złotych rubli odszkodowania oraz rewindykację urządzeń przemysłowych i kolejowych na sumę 29 000 000 rubli w złocie. Po ratyfikacji układu obie strony miały nawiązać stosunki dyplomatyczne i zawrzeć umowę handlową. Polska zobowiązała się również rozwiązać sojusznicze oddziały wojskowe. W tej sytuacji wielu żołnierzy Petlury i Bułak-Bałachowicza wkroczyło na ziemi opanowanej przez bolszewików, aby samodzielnie walczyć o wolność swoich narodów. Oddziały szybko zostały rozbite, przekroczyły często granicę z Polską. Część żołnierzy natomiast została przez Polaków internowana. Piłsudski miał świadomość, że nie do końca elegancko potraktowaliśmy naszych, zwłaszcza ukraińskich sojuszników. Osobiście 15 maja 1921 roku przybył do obozu w Szczepiornie, gdzie przebywali internowani ukraińscy żołnierze. Do zgromadzonych w świetlicy ukraińskich żołnierzy powiedział wtedy: ja was przepraszam, panowie, ja was przepraszam. Słyszący te słowa, do głębi wzruszony, generał Bezruczko powiedział: wasz pan marszałek to wielki rycerz. Wojna 1920 roku to bez wątpienia wielkie polskie zwycięstwo. To dzięki tej wojnie mieliśmy korzystne granice na wschodzie. To dzięki tej wojnie Polska była dużym, liczącym się krajem europejskim. To dzięki tej wojnie miliony mieszkańców Kresów Wschodnich uniknęły sowieckiego terroru w latach 30., kolektywizacji, wielkiego głodu, wielkiej czystki. Polska zatrzymała na 20 lat marsz bolszewików na zachód, ale nie udało się zrealizować planów federacyjnych Piłsudskiego, bo przecież ta wojna była rozpoczęta w celu budowy niepodległej Ukrainy. To zadanie okazało się w tym momencie ponad możliwości Polski. Ukraińcy na swoje państwo niepodległe musieli czekać jeszcze wiele dziesięcioleci. I na koniec tej lekcji historii o wojnie polsko-bolszewickiej świadectwo literackie. Świadek tych wydarzeń, wielki polski pisarz Stefan Żeromski, tak widział tajemnicę polskiego zwycięstwa w tej wojnie. Fragment opowiadania na probostwie w Wyszkowie. O Polacy, niech wasze ręce składają się do modlitwy, albowiem ci bezrolni i bezdomni Polskę wybrali. To nie idrzetami tamten i ów poszedł z rozpaczy za wrogiem. Cały bowiem lud polski poszedł w bój za ojczyznę. Opasali się pasem żołnierskim, nędzarze, którzy na własność w ojczyźnie mają tylko grób i z męstwem, na którego widok nie miał zachwytu świat. Uderzyli w wojska najeźdźców. Od krańca ziemi polskiej do drugiego krańca, gdziekolwiek brzmi nasza mowa, jeden się podniósł krzyk: niech żyje ojczyzna! Alboż nie było tak? Alboż nie widział świat tego nieopisanego zjawiska? Zapomniane zostały czyjekolwiek winy i jak Grecy pod Maratonem zniweczyliśmy wroga.